Przechodzimy do punktu 4.13. Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu dzielnicy na rok 2013. Szanowni Państwo, wpłynęło informacja do Rady Dzielnicy następującej treści. Opłata za wywóz śmieci w roku 2013. W związku ze zmianą interpretacji przepisów informuję, iż opłaty za wywóz śmieci należy klasyfikować w paragrafie 452 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Proszę, aby wydziały i biura pełniące nadzór przekazały powyższą informację miejskim jednostkom organizacyjnym. Podpisała pani Małgorzata Okarmus, dyrektor Wydziału Budżetu Miasta. I pod spodem jest adnotacja. Zgodnie z powyższą informacją przekazaną z Wydziału Budżetu Miasta od lipca bieżącego roku wywóz śmieci będzie rozliczany według klasyfikacji kosztów. Na paragraf 452 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o podanie, jakie kwoty należy zabezpieczyć na wyżej wymienionym paragrafie do końca 2013 roku za wywóz śmieci oraz na najbliższej sesji o przeniesienie zaplanowanych kwot na wyżej wymieniony paragraf. Pomimo starań, to też jest sprawa bardzo pilna, ponieważ jak Państwo wiecie, następną sesję planujemy 29 sierpnia, a tylko do kompetencji Rady Dzielnicy należy sesji Rady Dzielnicy podejmowanie uchwał w sprawach finansowych. Dlatego też pomimo tego, że nie podano nam kwoty, jaką będziemy musieli płacić za wywóz śmieci, bo to nie jest tak jak od indywidualnego mieszkańca, tylko z biura. Na dzień dzisiejszy nie wiemy. Przyjęliśmy tutaj, że zabezpieczymy kwotę 600 zł do końca roku na wywóz śmieci. Jeżeli się zmieni, czy będziemy mieli konkretne dane, to będziemy jeszcze korygować zapisy tego paragrafu. Mianowicie albo zwiększymy, albo zmniejszymy środki na wywóz tychże śmieci. No ale po pierwsze trzeba było otworzyć nowy paragraf, który w naszym preliminarzu wydatków to jest 4520. To 0 to dotyczy dzielnic, to tam w klasyfikacji w budżecie miasta. I z paragrafu 4210 pod nazwą zakup materiałów i wyposażenia proponujemy przenieść kwotę 600 zł na paragraf 4520 pod nazwą opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. No jest to takie właściwie kosmetyczne przesunięcie środków po to, żeby mogli płacić właściwie, nie wiem, no nie sobie, bo MP jest spółką gminy, ale jest wydzielona. W związku z powyższym, tym się kierował zarząd, przygotowując projekt tej uchwały, która była opiniowana przez komisję rewizyjną, w imieniu której głos zabierze kolega Stroński. Bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos na temat projektu tej uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Będę liczył, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu bardzo i tym sposobem zakończyliśmy punkt 4.